Maria Kołodziejska pokieruje biblioteką publiczną w Suwałkach. Wczoraj odbyło się przesłuchanie jedynej kandydatki na to stanowisko. Komisja konkursowa wydała pozytywną ocenę. Teraz protokół z pracy komisji trafi do Czesława Rękiewicza, prezydenta Suwałk. A ten zdecyduje na jaki okres powołać kandydatkę. W tym przypadku nie może to być mniej niż 3 lata i więcej niż 7. Powołanie to kwestia czasu. Włodarz już przed przesłuchaniem nie krył, że kandydatka jest doświadczona i kompetentna. No wybór, jak jak Państwo sami widzicie, żaden, no bo można wybrać, Panią Kołodziejską można nie wybrać. Osoba doświadczona, kompetentna. Mam nadzieję, że komisja wybierze. Ja ubolewam tylko, że no nie było więcej kandydatur. Maria Kołodziejska od lat pracuje w Bibliotece Publicznej, jest jej wicedyrektorem. Wcześniej prezydent miasta chciał powierzyć stanowisko dyrektora placówki Markowi Buczyńskiemu, swojemu byłemu zastępcy, który teraz pracuje w redakcji samorządowego dwutygodnika Subalskiego. Na takie rozwiązanie zgody nie dał resort kultury.